Czy chciałbyś grać jak prawdziwy kot? Widzieliście, jaka agresja? Ciepanie! Pragniesz posiadać niesamowity movement? Znowu ciepanie! Ciepanie przede wszystkim! Czy masz problemy z grą solo queue na rankedach w Rainbow Six Siege? Ho, ho, ho! Nie potrafisz dogadać się ze swoim zespołem? Let's go find another game. Cały czas przegrywasz i zamykasz tabelę? Czołem, czołem, Kromka z Rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, a w dzisiejszym odcinku nauczę was w paru prostych i przystępnych krokach, w jaki sposób kierować swoją drużynę na solo rankedach w Rainbow Six Siege. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału. Zapraszam! Ja tu czuję, że to są profesjonalni gracze i że oni po prostu wiedzą, co robią. W związku z czym... Zobaczycie, jaka tu będzie magia się działa teraz. Ta runda, dwa fragi moje co najmniej. Nic nie szkodzi, że mamy jednego, który wyszedł od razu. Spróbujemy. O! Mordo, a skąd ty wiedziałeś? No nieź, no dobrze. Dajmy szansę jeszcze. Rekhard dojdzie tutaj. Ach, nie udało się. Nie udało się, nic nie szkodzi. Oho, na górze nad ramię. TSL w restauracji. Jakieś skanowanko. No puszczuję jak głupi po prostu. Tutaj taktyczne obejście TSL-a. Pięknie w dupę trafił. Fantastyczna sprawa. Jeszcze Shinolda od gejszy. No wcelowany w to, ale ewidentnie nie może znaleźć przeciwnika. Gdzieś tam szuka. Gdzieś tam kluczuje. No a TSL robi najdłuższe plecy w historii chyba. O! To są jakieś kozaki. Claymore. All friendlies were eliminated. Don't worry, guys. Everything was okay. Ja myślę, że teraz to jest moment, w którym powinienem wziąć sprawy w swoje własne ręce. W związku z czym zagram Ashą i to, co najistotniejsze, mamy piątego zawodnika. Mamy piątego zawodnika, damy radę. Damy radę. No, jak nie ja, to kto? Oczywiście mają to, co my... Tutaj będzie karaoke. Sejwujemy drony. To bardzo ważne, żeby sejwować drony. Również na solo queue. I słuchajcie, wejdę standardem swoim aszowym, czyli od tylnych schodów, i ich po prostu zaskoczę. To zawsze działa. Patrzcie na to, zauważcie. Zauważcie moją pewność siebie w rozgrywce. I zobaczcie, jak wchodzę. Bo przedronowałem wcześniej, więc wiem, że tam nikogo nie ma. Więc dziurka raz. Jeszcze dron. Patrzymy pyk. Nic się nie dzieje. Tu widzimy, że jest dziurka. Ale to nic. O, mamy klaszę. I patrzcie, co się dzieje teraz. No prawie. One in geisha. Behind the wall. Did he fall back? I'll drone it. Poprzednia runda... Generalnie nic się złego nie stało. Musimy po prostu wyciągnąć wnioski i spróbować zaatakować jeszcze raz. Protect the bomb. Poprzednia taktyka była, wydaje mi się, sensowna. Troszkę może faktycznie wykonanie się nie powiodło. Bardzo możliwe, że się nie powiodło wykonanie.
Ale to wykonanie się nie powiodło tylko dlatego, że po prostu on miał wallhacka tam. I on widział mnie. Zresztą widzieliście, jak podąża celownikiem za moim żołnierzem, nie? Więc to jest ewidentne. No i przede wszystkim kotwiczymy. Ważne też jest, aby na solo Quelle się tak ciepać na lewo i prawo, nie? Tak się ciepać na lewo i prawo. O. I ja teraz zmieniam pozycję i oni są zaskoczeni. Patrzcie na to. One outside. No! I tak się to robi. I patrzcie na to. He's guarding, he's guarding. To peeking. I po to jest ciepanie, patrzcie na to. Po to jest ciepanie. Widzicie? Po to jest ciepanie. Aj! Prawie! Ale dałem tym samym informację swojemu zespołowi, gdzie jest przeciwnik. Nie? I oni teraz wiedzą, gdzie się znajduje przeciwnik. Zrobiliśmy ważnego fraga na Blackbeardzie. To jest istotne, ale... No i patrzcie teraz. On się nie ciepie, więc nie wygra tego pojedynku. Widzicie? Gdyby się No widzicie? 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 Nie wygrał. A jakby się pociepał trochę, to inaczej by to wyglądało wszystko. Do realizacji tej taktyki wybiorę Liona. Bo to będzie taka taktyka, że trochę ciepania, trochę kotwiczenia, trochę puszowania i trochę lurkowania, nie? I zaraz wam przeanalizuję każdy mój ruch. Przede wszystkim musicie powiedzieć swojemu zespołowi, że bardzo dobrze zagrali rundę poprzednią. Guys, last round was fantastic. Good job. I teraz oni zareagują. Widzicie? Tak to się robi. I oni wam od razu dają info, że jest frost. Czyli nawet jeśli macie jednego fraga, to budujecie swoją pozycję jako igla w zespole. Nie? I patrzcie na to. Uwaga. Mam diffusa, więc teoretycznie nie powinienem zginąć od razu, ale ja chcę ich zaskoczyć. I chcę przeatakować. I patrzcie, co ja będę robił teraz. Patrzcie, co zrobię. Wejdę od zupełnie innej strony. Na solo Quelle trzeba zaskoczyć, nie? I zawsze jak skaczecie, to się ciepiecie. Zawsze jak skaczecie, to się ciepiecie. To. O. No i teraz oczywiście idzie dronik. Standardowo. Przedronujemy sobie tutaj to karaoke. Żeby nie było, mamy schody. Mamy herbaciarnię. I widzimy, że tu już jest przeciwnik. Sending drone. I teraz pytanie, gdzie uciekł? I tak się to robi, widzicie? I się ciepiecie na koniec jeszcze i jest git. O, kurwa! Geisha, one geisha. No, słuchajcie, ewidentnie nie miałem wsparcia w swoim zespole tutaj. Tu ewidentny brak wsparcia. I teraz musicie coachować. Musicie coachować. Czyli Lesion wasn't geisha. Good job, guys. You're very good. Musicie kipować ich. W tym suspensie. First object. I oni już dają info. Czyli to jest taka samonapędzająca się maszyna. Hey, go plant, go plant, watch out for the box. Very good, Shinolda. Plant, fantastic place, very good, very good. I chwalicie. Sami sobie mówią, co mają robić. Guys, really, really good round, fantastic. I dajemy tutaj. I bardzo ważna rzecz. Zawsze jak gracie wystawę, to musicie ciepnąć go w głowę. Nie wiem czemu, ale zawsze każdy to robi. No. Tak się gra solo Quelle. I patrzcie, skan.
ciepiemy się trochę. Okej, okay. Nic nie widać. Mogę iść outside bedroom. Bardzo ważne, czaty, jest to, aby być cały czas w ruchu. Musicie się ciepać, cały czas ruszać. I podchodzimy agresywnie. No i tam jest Lion. Widzieliście, jaka agresja? Ciepanie. To, co mówiłem o ciepaniu. Znowu ciepanie. Ciepanie przede wszystkim. Ruku, you can come back on objective. I'm guarding. O, trzecie ciepanie weszło. Sidewall, sidewall, office. Two guys, mark. Last one. And last. Good job. Ej, Sik. Dziękuję. Tak jak mówiłem, wystarczy się trochę pociepać na solo QE i są tego efekty od razu. 7 fragów AC. I z tego miejsca chciałem bardzo pozdrowić Sierrę, od którego to ciepanie podpatrzyłem. Tylko to jest bardzo ważna sprawa, słuchajcie, że kiedy gracie w ataku, to ciepać się jest trudniej niż w obronie. Teoretycznie. I spróbujmy w tam wejść jak do siebie. In droning exhibition. No i łatwo. Valkyrie, Tia or Karaoke. Exhibition clear. Kurde! Valkyrie, sorry. Ewidentny lag. Właśnie to jest potrzebne grając solo Quelle. Okay, very good job. Fantastic guys. Really. Nice job. Mam nadzieję, że pokazałem, jak się gra solo Quelle. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki.